Kamerzysta jest, oświetlenie jest, to możemy startować! Witam państwa bardzo serdecznie w moim pierwszym telewizyjnym show, w którym jak zwykle sprawdzimy umiejętności budowlane ludzi z całego świata! A dokładnie z mojego kanału, to jakby prawie z całego świata? Ponieważ dzisiaj każdy z 10 losowych osób, które subskrybuje mój kanał, będzie miał 20 minut na zbudowanie najlepszego studia telewizyjnego w historii Minecrafta! Tak jest przynajmniej plan! A co z tego wyjdzie? Nie mam pojęcia, już się boję. Oby tylko nie za dużo McDonaldów. Są i oni, nasze dzisiejsze gwiazdy. Jaka szkoda, że jeszcze nie wiedzą, co tutaj się szykuje. Zostawcie im koniecznie dla otuchy łapkę w górę, bo pewnie się boją, że będzie jakiś dziwny temat. A ten temat jest całkiem spoko, nie? Więc wiecie, no, łapeczka w górę, dzwoneczek, jeśli tego jeszcze nie robicie, a my lecimy z koksem. Czy nasi aktorzy są już przygotowani? Ty gościu, ale nie nagramy dzisiaj filmu o zombie, tylko komedię jakby romantyczną. Okej, stary, niech będzie, to musimy zmienić scenariusz. To będzie film o romantycznym zombie. Nie, no brzmi jak dobry pomysł, nie? Nieważne, po prostu wystartujmy. 3, 2, 1, start! Pozostało 20 minut do końca, let's go! Czego my tutaj potrzebujemy? Przede wszystkim kamer, więc jakby ogarnijcie kamery, ziomki, to jest najważniejsze. Potem potrzebujemy mikrofonów, reżysera i tam wszystkich innych dookoła. No bo tak ogólnie to nie musi być żadne studio jakiegoś programu informacyjnego, co nie? Może to być miejsce, gdzie nagrywa się jakieś filmy, albo jeszcze lepiej, jakieś seriale, no nie wiem, no. Nie wiem, jakieś miasto, gdzie nagrywają Spidermana albo coś w tym stylu. Byleby to nie było miejsce, gdzie nagrywają reklamę McDonalda, proszę. O, ja cię mamy pierwsze kamery. Panie Firefoxie, co to będzie? Team Żelazo. O, to będzie teleturniej, stary. Ej, ale kozacko. Dobra, jaram się, mamy familiane. Dokładnie tego do życia potrzebowałem. To tutaj póki co wygląda mi na plan raczej jakiegoś serialu. Chyba że jakieś śniadaniówki, to też jest możliwe. A w pozostałych to nawet nie chcę strzelać, bo na razie nic nie wiem. O, chociaż sekundę. To będą raczej jakieś wiadomości. Znaczy, wolałbym, żeby to nie były wiadomości. Wolałbym, żeby to były jakieś fakty albo, nie wiem, wydarzenia. Minęła godzina 15:30. Witam państwa bardzo serdecznie w Żelaznych Wiadomościach. Podczas ostatniej doby powiększyła się liczba żelaznych golemów żyjących na wolności. Obecnie wynosi ona 3400, a największe ich skupisko znajdziemy w Żelazowie. Ej, mogłem prowadzić taki program? To brzmi jak dobry pomysł, lol. Dobra, ale z innej beczki. Czy ktoś może mi powiedzieć, co to tutaj się szykuje? Panie Weronku, bo to mi póki co wygląda na... W sumie na nic mi to nie wygląda, no nie wiem. Są schody, są trybuny. Ale póki co nie ma telewizji. A miało być tele... Dobra, no jakby dajeć teraz spokojnie. Masz jeszcze 12 minut. Nie będę cię tam, kurde, bele ochrzaniał na luzie. Ja będę dzisiaj miłym człowiekiem. Wyjątkowo rzadko jestem miłym człowiekiem, ale dzisiaj będę. Ja się może lepiej zajmę nagrywaniem. Będę reżyserem. Czy cześć, mogę, Maciek? Dlaczego masz kamerę na głowie, gościu? Co jest z tobą nie tak? To jest człowiek kamera. O, już nie, to jest człowiek czaszka. Wiesz co, jakby lepiej wyglądałeś z kamerą, stary. Dobra, to ja też będę kamerą w garniturze. Jezu, wyglądam przepięknie. W sumie chwilę. W sumie nagrywam właśnie film z moich oczu, więc całkiem teoretycznie powinienem wyglądać mniej więcej w ten sposób. Okej, no to lecimy. Już tej wiosny na antenie Żelazny TV nowy program, a w nim wielkie emocje. Czy widzom z Discorda uda wygrać się 10 tysięcy łapek w górę? Przekonamy się już dzisiaj. O, jakby możecie w tym pomóc, nie? Wystarczy zostawić łapkę w górę i suba, i dzwoneczek, jakby przyda się. A ja wam obiecuję, że jeśli to zrobicie, to już nigdy nie będę bawił się w lektora telewizji. Ale za to będę jeszcze czasami śpiewał, także no, jakby sorry. Zakaz wstępu, studio McDonald's. Czy ja przypadkiem o tym nie mówiłem na początku odcinka? Super, naprawdę wspaniale. Cokolwiek bym... Nie, dobra, nie, stary, ja stąd wychodzę. Ja tam nawet nie będę już wchodził nigdy więcej. Wiedziałem, że ktoś prędzej czy później zrobi, kurde, bele studio, w którym nagrywa się reklamę McDonalda. Nie, no, ja mam naprawdę dosyć, ja stąd wychodzę. Do widzenia. Idę sobie pograć na Kwarantannie Masakrze. O, chyba że nie pogram. Dobra, jednak wrócę, ale obiecajcie mi, że nie będzie tutaj więcej McDonaldów, okej? Okay? Jeden na odcinek wystarczy. A przepraszam, ja mam tylko jeszcze jedno pytanie. Ja wiem, że może trochę bardzo osobiste, ale co się stało z moim nosem? Żelazny golem bez nosa. No super. No dziękuję bardzo. Ja nie wiem, czy to przez te McDonaldy, czy przez co. Ale tu się dzieje dziwniejsze rzeczy niż mój nos. Firefox właśnie w swoim studiu wybucha TNT, gościu. Ja po prostu nie mam pytań. Zajmę się jakoś przywróceniem mojego nosa, tylko że jakby nie do końca umiem. O, dobra, to się zmienia rękę, to nie tutaj. Udało się! Mój nos żyje! Czyli jednak nikt mi go nie ukradł. Fajnie. O, no w końcu coś zaczyna się tutaj dziać. Czy to będą milionerzy? Miejsce Huberta prawie urbańskiego. Tak, to będą milionerzy! O, ja cię zawsze chciałem być w milionerach. Tylko teraz nie wiem, czy chcę być Hubertem urbańskim, czy wolę być widzem. Znaczy, czy wolę być uczestnikiem. W sumie wygrać milion to by był całkiem spoko pomysł, nie? No ja jednak zostanę przy być uczestnikiem. Halo, panie Hubercie, bo ja bym chciał już pierwsze pytanie. Nie ma pana Huberta, tak? Nie, no super. To nic z mojego miliona, dziękuję. Ani milion słów na YouTubie, ani milion złotych. Nie, no ja po prostu nie wiem, no. Żal PL i te sprawy. Gościu, daj mi święty spokój. Dlaczego McDonald's mnie prześladuje na każdym odcinku?
odcinku. Wow, tak się tym zestresowałem, że nie zauważyłem, że zostało tylko 15 sekund do końca. No dobra, no nasze studia są mniej więcej gotowe, więc możemy lecieć z oceniankiem. Znaczy jeszcze nie teraz, bo dopiero za 3, 2, 1. Koniec czasu, koniec budowania. Lecimy z koksem. Co to był za dźwięk? Przepraszam, panie żelazny. Także co my tutaj ciekawego mamy? Skąd zaczynamy? Okej, lecimy tutaj. Michlec zmienił swój wizerunek, jest już zombiakiem, tylko jest wielkim człowiekiem telewizorem. Coraz lepiej, naprawdę. I mamy tutaj całą siedzibę telewizji. Od jakiegoś wielkiego stołu obrad po komputery do montażystów, chyba tak mi się wydaje. No i oczywiście studio nagrań. Witam, szanownych państwa, to są wiadomości pod chmurką. Dzisiaj będzie lewitującym dywanie Dam Dam Dum. Ja się nazywam Steve i zapraszam do oglądania. Okej, przepraszam, obiecałem, że już nie będę lektorem, sorry. Stary, no muszę ci przyznać, telewizja pierwsza klasa. Ja bym chyba te wiadomości pod chmurką oglądał, brzmią całkiem git. Jednak kurde, o wiele bardziej chciałbym wziąć udział w milionerach. Zresztą tutaj w środku dzieje się tyle, że to jest masakra. Co to jest, jakieś koło fortuny? Dobra, kręcimy, uwaga, co wyleci i hop! Wyszedł sub, to zostawcie suba. Byliśmy tu już wcześniej, nic wielkiego się tutaj nie zmieniło od tego czasu, ale samo studio chyba jest największym ze wszystkich w tym odcinku. Jest pełno kamer, jest pełno świateł jakichś śmiesznych, żeby wiecie, żeby jakby oświetlało, nie? No i ogólnie jest wszystko, nawet green screen z tyłu. Jaram się grubo, póki co to jest chyba moje ulubione studio. Jednak wszystko może się jeszcze zmienić, bo przed nami 8 kolejnych prac. Pierwsza z nich z tej ósemki to praca X Draconi 6. A nawet dwie prace, bo są tutaj dwa studia? Pierwsze wygląda na studio informacyjne, co nie? No tak mniej więcej, fajne to. No to drugie jest chyba fajniejsze. W ogóle ta kamera to jest kurde kozacka sprawa. I to raczej jest miejsce, gdzie nagrywa się rozmowy, tylko że nie do końca wiem, czy to będzie bardziej jakaś śniadaniówka, czy coś takiego. Drakonia, czy zechciałabyś być moim dzisiejszym gościem? Zapraszam cię na fotel! Wbijaj tu! Szybko! Okej, nie chcesz, to cię zmuszę, sorry. Jejku, żebym musiał zmuszać gościa do tego, żeby przyszedł do mnie do telewizji. No siadaj tu! Porozmawiamy dzisiaj o wpływie żelaza na rozmnażanie królików. Jak uważasz, czy jedno ma wpływ na drugie? Tak, o, to ma wpływ. Nasz ekspert powiedział, że ma wpływ, także dziękuję za oglądanie naszego prezentu. Żartuję, nie, jeszcze nie koniec. Jeszcze trochę przed nami, więc let's go! Studio Wielkiego Dorsza. Czy nagrywają tutaj Dorszoliadę? Nie, jakby próbowałem wymyślić jakąś nazwę, ale chyba nie wyszło. Co my tutaj mamy? Są aktorzy, znaczy to aktorzy, to dorsze są. Dużo różnych kamer do wyboru, kozacko. I oczywiście studio telewizyjne imienia Dorsza. W sumie fajowe, nie? Chociaż i tak najlepszy to jest klimacik. Kto by się nie czuł dobrze z dorszami dookoła? Pani Emi, daje pani oficjalnie 9 na 10, a ja zmierzam do pracy numer 5. Wywiad z panem Creeperem. O nie, 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 to ja jednak wolę się tu nie zbliżać. Jacie, no nie wiem, czy to studio nie wygląda najbardziej profesjonalne ze wszystkich. Kamery pod sufitem, pełno operatorów dookoła, pełno świateł. Nie no, stary, profeska pierwsza klasa. Tyle, że ja nie wiem, czy pan Creeper to jest godny zaufania gość do telewizji. Bałbym się, że ten program mógłby stać się zbyt, no jakby to nazwać, wybuchowy. No cóż, no ja nie mam nic do gadania, jestem zwykłym zjadaczem chleba. Jedyne, co mogę zrobić, to wejść do Polsat News. O, siema. Wiedzieliście, że w studiu Polsat News nastarzają jabłka? No, bardzo miło z waszej strony, naprawdę. Łojacie, ile tu się dzieje? Ej, ja kojarzę chyba tego pana. W sensie, w postaci jest taki pan, który wygląda podobnie jak to coś. Także jakby pasuje. Ale ja się tu czuję jakiś mały w porównaniu do tych ziomów. Przepraszam, coś jest mocno nie tak. Dlaczego jestem taki malutki? A pan po prawej i pan po lewej jest taki wielki. To ja jestem żelaznym golemem. To ja powinien być największy. Ale ten, no, wracając do budowania, to nie wiem, czy to studio nie jest też takie profesjonalne jak tam poprzednie. Więc póki co najbardziej profesjonalne są te dwa studia. Chyba że jeszcze to trzecie w sumie to też było mega profesjonalne. No nie wiem, no to jest mega skomplikowane, bo tamte dwa też były mega ładne. Ale ja tutaj mówię oczywiście o sprzęcie. Ja jakby sprzęcior to tutaj w tych dwóch to było mistrzostwo. Na szczęście to nie ja wybieram zwycięzcę, tylko wy w komentarzach, więc powodzenia. Potrzebne itemy, tak się nazywa twój program w telewizji? Potrzebne itemy, dobra, ale jakich itemów? Dobra, żelazo, okej, okay, no to biorę je, okej, okay? Biorę żelazo, biorę to i biorę to. I powiedz mi, stary, co ja mam z tym zrobić? Gościu, to jest jakieś skomplikowane. Team złoto, team żelaza, to wszystko to jest familiada. Kto póki co wygrywa? Team złoto ma 0 punktów, a team żelazo 1000. No i pasuje, tak powinno być od początku. Tyle, że ja nadal nie wiem, co mam zrobić z tymi temami, gościu. Jakby, no dobra, porzucam sobie dookoła, luzik. Może bawię się w pana kamerzystę, dzień dobry, nie wiem, poklikam sobie to. Na pewno tu nie ma TNT, stary, naprawdę. No, kto by się tego spodziewał? Jakby, TNT. Tak, tego mi właśnie brakowało w tym odcinku. Znaczy, stary, zdradziłeś się, że to będzie TNT, bo wcześniej ci to już 30 razy wybuchło. A tutaj co? Tutaj że jest nie, no nie gadaj, że to jest nie, gościu! Dlaczego ty wysadzasz studio familiady? Co jest z tobą? Nie tak! No dobra, także familiady już nie będzie, niestety. Za to będzie telewizja pana jubilerka! Co ty będziesz tam biżuterię sprzedawał? Okej. Okay. Studio serialu Sen o żelazie. To brzmi całkiem nieźle. Wchodzimy do środka, a tu. No, nie ma nic zbytnio. Chyba, że to taki jakiś teleprogram, to w sensie teleturniej, to wtedy ma sens.
wiesz? Po drugiej stronie mamy strach wywiadu z żelaznym. O, nieźle, ja cię! Czuję się jak w jakiejś izolatce, gościu. A na środku poczekalnia, wiecie, jakbym przyszedł na wywiad, to mogę sobie tutaj poczekać. Jakbym przyszedł na sedno żelazie, też mogę sobie poczekać. Także, no, no mądrze to rozplanowane, stary panie jubilerku. Szanuję, no, kozackie studio! Nawet masz satelity, żeby nadawać. No, to całkiem mądre, bo w sumie jakoś trzeba nadawać te programy, nie? Nie wszyscy o tym pomyśleli, no bo przygotował pana Slevet Bucket 411 Slut Bucket. Jak to się czyta? Syle Ewy Edy by ucykety. Że to niby nic nie znaczy? Okej. Slutbucked. Panie Slutbuck! Co tam u ciebie? Czy my wspólnie prowadzimy program w telewizji? Nieźle, jak go nazwiemy? Żelazny Slutbuck? Nadal nie potrafię czytać twojego niku. Ty no, ale ja bym chciał pracować jako ten gościu. Patrzcie, ile on ma monitorów. 5? Co on niby na nich robi? Spadaj stąd, stary, to jest moja praca od dzisiaj. Będę, nie wiem w sumie, czy montażystą, czy co on tak po prostu może patrzy po telewizji? Może on sprawdza, czy programy działają? To ja bym chciał mieć taką pracę. Będę przełączał po kanałach i patrzył, czy to wszystko działa. No jakby git, nie? Chociaż nie wiem, czy mogę, bo w sumie prowadzę już jeden program, więc ciężko byłoby to połączyć. Dobra, no nie wnikam. Panie Slutbuck, jakkolwiek to się nie czyta, rzucam tę pracę. Będziesz prowadził ten program sam, elo! Ja od dzisiaj przenoszę się do innej telewizji, a dokładniej do... O nie, dobra, nie, cofam to, co mówiłem, to jest studio McDonald's, jednak wracam do ciebie, Slutbuck. Wiem, że to uwielbiasz, żelazny. McDonald's najlepszy. Najlepsze jest to, co nie? Wiem, że się zgadzasz ze mną. No cóż, ja nic nie mówię. Po prostu wchodzimy do środka i zobaczmy, co my tutaj mamy. Jejku, jak dobrze, że ta praca jest ostatnia, bo mój mózg nie wytrzymałby, gdyby była pierwsza. Oto studio nagraniowe reklamy McDonalda. Dobra, gościu, dopiąłeś swego. Muszę wystąpić w reklamie McDonalda. Zrobię sobie jakieś screena do reklamy? Wspaniale. Znaczy, teraz Danek już mogę wyjść. Proszę, nie przetrzymaj mi tutaj na siłę. Moja głowa tego nie wytrzymuje. Napiszcie koniecznie w komentarzu, która z tych 10 prac była według was najlepsza i w której telewizji byście pracowali i którą byście oglądali. Wbijcie też do mojego Instagrama, na mój sklep z koszulkami, macie linki w opisie tradycyjnie, a my widzimy się już jutro o godzinie 15:30. Pod warunkiem, że mózg do tego czasu się naprawi, a to jakby może być ciężko. Dobranoc. Uwaga, uwaga, klaps! A przed sobą macie właśnie teraz dwa odcinki. Ten po prawej to ostatni odcinek z tej serii, a po lewej inny losowy film z mojego kanału. W tym ostatnim po prawej budowaliśmy znane miasta, więc jeśli go jeszcze nie widziałeś, obczaj koniecznie. Dobranoc. W sumie ja cały czas mówię dobranoc, to jakby sensu nie ma.